Przez 2 dni w Miejskim Ośrodku Kultury w Nowej Rudzie odbywały się zorganizowane już po raz 10 Dni Kultury Japońskiej. Oczywiście główną przyczyną jest postać Franza Eckerta, kompozytora hymnu japońskiego, który urodził się właśnie w Nowej Rudzie, którego pomnik stoi przy Ośrodku Kultury. I od 10 lat staramy się naszym mieszkańcom pokazać to, co najbardziej charakterystyczne dla kraju kwitnącej wiśni. Jak co roku współpracujemy razem z Centrum Kultury i Techniki Manga z Krakowa. To jest taki nasz główny partner tej imprezy. W Nowej Rudzie na Dniach Kultury Japońskiej jesteśmy w zasadzie od początku. W tym roku świętujemy 10 Dni Kultury Japońskiej. My jesteśmy od 9 lat i za każdym razem staramy się przywieźć kawałek kultury japońskiej tutaj do Nowej Rudy, opierając się na wspaniałej współpracy z tutejszym ośrodkiem. Tym razem, ponieważ to jest wyjątkowa okazja, 10 Dni Kultury Japońskiej, staraliśmy się przybliżyć Japonię taką troszeczkę niesztampową, niestereotypową, troszeczkę oddaloną od wielkich centrów, wielkich miast, stolicy Japonii, a więc tego, co kojarzymy z Japonią nowoczesną, współczesną. A więc dlatego mamy wystawę fotografii, która się nazywa Japonia Niecodzienna, gdzie prezentujemy Japonię właśnie bardziej na prowincji, na niewielkiej wyspie Kyushu, niewielkiej wiosce. Pokazujemy życie codzienne tamtych mieszkańców. Autorką fotografii jest Elina Yamasaki, młoda artystka, która w poszukiwaniach swoich zawędrowała do Europy. Mieszkała tam bardzo długo, głównie we Francji, ale gdy wróciła do domu, do Japonii, odkryła, że trzeba pokazać swój kraj i to właśnie od tej strony mniej znanej. Fotografie, które tu możemy oglądać, pokazują zarówno pracę mieszkańców wioski na wyspie Kyushu, ich życie codzienne, przygotowywanie posiłków, ale także przepiękne zdjęcia nastrojowe, pokazujące przedmioty codziennego użytku. Natomiast w innych przestrzeniach prezentujemy wystawę nawiązującą do domu japońskiego, a więc interaktywną wystawę głównie dla dzieci, ale nie tylko, która nas zaznajomi troszeczkę z kuchnią japońską, trochę ze zwyczajami japońskimi. Przede wszystkim z domem japońskim, poruszaniem się po domu japońskim na matach specjalnych, które są wykładane w tradycyjnych japońskich domach, gdzie nie możemy wchodzić w obuwiu, czyli wchodzimy boso. Można też zmierzyć kimono, można spróbować napisać japońskie znaki. Mamy również stoisko z naszymi wydawnictwami, czyli wydawnictwami Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga, gdzie prezentujemy pozycje zarówno dla najmłodszych, to są chociażby zbiory bajek i opowieści japońskich, 2 tomy, jeden mówiący o świętach japońskich, drugi mówiący o opowieściach o zwierzętach. Dodatkowym wydarzeniem, myślę bardzo miłym, jest również pokaz ceremonii herbacianej w wykonaniu naszej znakomitej koleżanki Anny Bielak. No ja mam okazję dzisiaj zaprezentować jeden z takich prostszych sposobów zaparzenia herbaty w tradycji drogiej herbaty, ceremonii herbacianej. Jest to jeden z elementów takiego pełnego spotkania. Takie pełne spotkanie trwa około 4,5 godziny i tam się pije 2 rodzaje herbaty, je się posiłek, 2 rodzaje słodyczy się je. Wychodzi w międzyczasie do ogrodu, są węgle układane przy gościach w palenisku, także tam się dzieje sporo rzeczy. Natomiast ten jeden taki mały wycinek, parzenie słabej herbaty usucia, dzisiaj mam okazję zaprezentować. Dzisiaj uczestniczyliście w takim spotkaniu, w ceremoniale wręcz picia herbaty. Powiedz, jakie wrażenia? Wrażenia naprawdę ciekawe. Pani świetnie poprowadziła wykład. Ciekawe rzeczy mówiła, wielu rzeczy się można było dowiedzieć. Fajne było to, że nawet znała Pani zwroty japońskie. Dla mnie bardzo nowe doświadczenie, wziąć udział w takim ceremoniale herbaty. W ogóle takie pierwsze jakby moje spotkanie z Japonią, tak to herbata i tak. I dzisiaj również Pani zaprezentowała, w jaki sposób ubierają się gejsze, tak? Gejsze nie. Gejsze ubierają się w bardzo specyficzne kimona i w bardzo specyficzny sposób. Natomiast ja zaprezentowałam, jak się ubiera Japonka. Jak się ubiera Japonka w kimono. No jeżeli chce, czy to uczestniczyć w spotkaniu herbacianym, czy chce wyjść na miasto, czy pójść na zakupy. Takie dosyć nieformalne kimono do codziennego użytku, kimono typu common, ale w pełnej formie, czyli składające się z 3 warstw, z bielizny, ze spodniego kimona i z wierzchniego kimona, z pasa, więc jakby pełen zestaw, ale taki dosyć nieformalny. No, kimona geish to jest oddzielna bajka. Każdego roku uzgadniamy na bieżąco z Centrum Kultury Manga z Krakowa, jak będzie wyglądał program w roku następnym. Niemniej jednak przez te 10 lat pokazaliśmy już na tyle dużo charakterystycznych rzeczy, typu wystawa drzewek bonsai, wystawa zbroi, mieczy, kimon. Przez te 10 lat już pokazaliśmy dosyć duży wycinek kultury Japonii. Tak naprawdę z roku na rok będzie to jakaś niespodzianka.